Wyobraźcie sobie, że macie dwóch synów, bliźniaków, niby podobnych, ale jednak innych, z innymi pasjami, zainteresowaniami, celami. Co byście z nimi zrobili jako ojcowie albo matki? No, oczywiście, że zorganizowali ich widowiskowy pojedynek w 9 różnych kategoriach, tak aby raz na zawsze przekonać się, który z nich jest lepszy, a który okryje się wieczną hańbą i zostanie skazany na wygnanie. A do tego rzecz jasna zakłady bukmacherskie i transmisja pay-per-view. Niestety, póki co moimi jedynymi dziećmi są smartfony, więc mogę tak robić tylko z nimi, ale może to i dobrze, bo smartfonów przynajmniej opieka społeczna nie zabiera. Jeszcze. Mam tutaj smartfonowe bliźniaki Infinixa Zero Ultra i Xiaomi 12T. Miały swoje światowe premiery dzień po dniu. Oba mają zbliżone rozmiary, oba kosztują lekko. Trzymam go do góry nogami. Oba kosztują minimalnie poniżej 3000 i oba się super szybko ładują. Xiaomi to obrońca tytułu, bo oni od wielu lat słyną z produkcji kiedyś dobrych za dobre, a teraz jeszcze lepiej, niezłych smartfonów za niezłe pieniądze, a Infinix Pretendent, nowa marka na polskim rynku, która wcześniej podbiła między innymi Afrykę i Indie. Pomyślałem, że skoro są do siebie tak podobne, to zamiast recenzować osobno, porównam oba, to może materiał wyjdzie ciekawszy, a żeby uczynić go jeszcze bardziej atrakcyjnym i bezwzględnym, stwierdziłem, że w tym pojedynku nie będzie remisów i w każdej rundzie może wygrać tylko jeden zawodnik, nawet jeśli ostatecznie miałby o tym decydować rzut monetą. Albo dwa. Wykonanie. Infinix Zero Ultra został wykonany i Xiaomi 12T też. Wygląd to kwestia gustu. Na pewno Xiaomi gra bezpieczniej, bo ma jednokolorowe, matowe, miłe w dotyku plecki, a Infinix odważnie postawił na taki chropowaty wzorek, który no, na pewno nie każdemu się spodoba. Ale jeśli lubicie zebry lub psychodeliczny rok lat 60., to być może Infinix wzbudzi w Was ciepłe skojarzenia, ewentualnie wciągniecie się przez niego w kłusownictwo lub narkotyki. Sama jakość znaczy, który wydaje się droższy. Metal czy plastik? Infinix. No w Infinixie ramka jest chyba metalowa, ale za to w Xiaomi na pewno plastikowa. Zagięty ekran nie ujmuje mu funkcjonalności, a dodaje takiego prestiżowego looku i przyciski na obudowie milej klikają. Oba smartfony mają uszczelnione tacki na karty SIM, ale oficjalnego certyfikatu wodoszczelności już nie, więc niby zakazu kąpieli nie ma, ale jak się utopisz, to nie nasz problem. To było motto mojego ulubionego basenu z dzieciństwa. AMOLED 120 Hz kontra AMOLED 120 Hz. No cóż, istnieją pojedynki pasjonujące, dlatego że są wyrównane, jak dajmy na to walka stulecia w boksie, i istnieją pojedynki nudne, dlatego że są wyrównane, jak starcie dwóch różnych rodzajów mleka. To będzie u mnie na kanale kolejny odcinek. Oba wyświetlacze są bardzo dobre, ale jednak ten z Infinixa trochę lepszy, bo jest jaśniejszy i materiały w HDR faktycznie wyglądają jak HDR. Ale jak sobie kupicie Xiaomi, to też na pewno będziecie zadowoleni, bo to są drobne różnice, których trzeba wręcz szukać pod mikroskopem. I to by Wam musiał jakiś kurczę młot na YouTubie powiedzieć, że głupio zrobiliście, bo Infinix lepszy. Tę rundę się zwykle rozwiązuje tak, że w pierwszej kolejności decyduje obecność głośników stereo, a jeżeli w obu telefonach jest tak samo, to który ma mini jacka? Na słuchawkach oba spisują się podobnie, czyli ok, ale na głośnikach wygrywa Xiaomi. Głównie za sprawą tego gorszego teoretycznie głośnika, czyli tego wbudowanego w słuchawkę, który na Xiaomi gra głośniej i klarowniej, co też całościowo przekłada się na lepszą jakość audio. W smartfonowej skali tak z 8 na 10, a w skali jakiegokolwiek innego sprzętu, który odtwarza dźwięk, no jak piękna dzisiejsza pogoda, czyli minus 2 i szumi. Kiedyś wydajność była w takich porównaniach najważniejsza, ale teraz to tak jakby zrobić w pojedynku samochodów kategorię czy jeździ. To musiałbym być naprawdę wyjątkowo złośliwy i bardzo chcieć wyeliminować z rywalizacji Tico. Obu tych telefonów przez kilka dni używałem, na obu instalowałem i sprawdzałem gry. Oba działają szybko, sprawnie, niezawodnie i długo trzymają aplikacje w pamięci. Ale jako, że miało nie być remisów, to mocniejszy procesor ma Xiaomi. Znaczy, prawdopodobnie nie z tego powodu ma ten procesor, ale
Z tego powodu Xiaomi dostaje punkt, bo może ta jego przewaga wyjdzie bardziej za rok albo dwa. Który z telefonów działa dłużej na jednym ładowaniu? Kurczę, myślałem, że żeby wyłonić zwycięzcę, to nie będę się musiał uciekać do żadnych profesjonalnych aplikacji, bo każdy mój dzień wygląda tak samo, więc no samo z siebie tak naturalnie mi wychodzi miarodajne porównanie. Ale niestety wyszedł mi remis po dobie w obu, więc odpaliłem na jednym i na drugim telefonie 10-godzinny filmik z palącego się kominka. Przy okazji zrobiłem sobie romantyczny wieczór z żoną i nie uwierzycie, po 8 godzinach na jednym i drugim telefonie zostało dokładnie tyle samo baterii, co do procenta. Ale ostatecznie wygrywa Xiaomi, bo dłużej działa na wyłączonym ekranie na czuwaniu, bo ja tych telefonów używałem z przerwami i właśnie tak zauważyłem, że czasami po kilku dniach bezczynności to na Xiaomi miałem jeszcze z 40% baterii, a na Infinixie, zgodnie z jego nazwą, zero. Bardzo sprytnie ustawiłem te kategorie, tak żeby cały czas było blisko remisu i żebyście na przykład dopiero teraz odkryli, że poprzednia kategoria nie miała absolutnie żadnego sensu, bo oba te telefony ładują się tak szybko, że jakieś drobne różnice w czasie działania są totalnie nieistotne. Kojarzycie tę piękną, biblijną chyba przypowieść o włamaniu do domu potężnego geja? Tam puenta była taka, że każdy cwaniak może w końcu trafić na większego cwaniaka. Do Xiaomi 12T dostajecie ładowarkę 120 W, czyli jedną z najszybszych na rynku i od takich typowych 20% smartfon się ładuje do setki w mniej więcej 12 minut. Ale hola hola, bo potężny Infinix otrzymał ładowarkę aż 180 W, aktualnie już tak oficjalnie najszybszą na rynku i jemu wystarczy z 9 minut. Jak już kilkukrotnie mówiłem, była też pewnie taka przypowieść biblijna, tak szybkie ładowanie zmienia życie i zmienia sposób, w jaki w ogóle myślicie o smartfonie, bo niezależnie od tego, jak późno się skapujecie, że trzeba już wyjść do potężnej cioci na imieniny, wystarczą 3 minuty na kabelku i już macie energię na całą imprezę. Znaczy telefon, bo wy pewnie nie. Więc tutaj punkt dla Infinixa, ale ogólnie to ogromny plus dla obu modeli. Trudna sprawa, bo z głównego obiektywu i w dzień to oba smartfony robią bardzo ładne zdjęcia i chwała im za to, ale też w 2023 roku to nie jest jakimś specjalnym wyczynem. W trybie nocnym Infinix wyostrza wszystko mniej więcej tak i jeszcze ustawia tryb kolorów na żeganie tęczą, więc naprawdę trudno się na to patrzy. Ale z kolei Xiaomi tak wygładza obraz, że u niego efekty pracy tego trybu nocnego wyglądają tak, jakby ktoś przegrał Blu-raya na kasetę wideo. W selfie Infinix retuszuje twarze nawet przy wyłączonym retuszu, chyba że to jakaś autodetekcja brzydkiej mordy, o której nie wiem. A Xiaomi niby mniej sztucznie, ale sama taka goła jakość zdjęć, trochę gorsza. Szeroki kąt porównywalnie średni w obu, no i Xiaomi ma jeszcze bezużyteczny obiektyw makro 2 megapiksele, a Infinix diodę doświetlającą do selfie. Ostatecznie to jest chyba kwestia tego, co Wam się bardziej podoba na oko. Mnie minimalnie częściej fotki z Infinixa, ale też muszę przyznać, że jak coś nie wyjdzie, to brzydziej nie wychodzi na Infinixie. Specjalnie zrobiłem ten materiał, żebym mógł w końcu po latach powiedzieć zdanie: nakładka Xiaomi jest bardziej stabilna, bo do tej pory uważałem ją za bardziej stabilną wyłącznie od Oganessonu. To też pierwszy w historii kanału żart dla chemików. Xiaomi czasem mają dziwne błędy, czasem reklamy nie zawsze działają idealnie, ale ogólnie na co dzień Android w ich wydaniu jest całkiem intuicyjny w obsłudze i sympatyczny. I w tylko jednym języku naraz. A Infinix może i ma różne funkcje z potencjałem, ale też sporo wtrętów po angielsku, więcej niż Xiaomi preinstalowanych śmieci, a zamiast zwykłego Google'a, boczny panel ekranu głównego z cytatami ze stopki maila waszego szefa z korpo. Póki co Android w wydaniu Infinixa jest tak no średnio zachęcający, a poza tym jeszcze Xiaomi obiecuje dla serii 12T 3-letnie wsparcie nowymi wersjami Androida i 4-letnie łatkami bezpieczeństwa, a Infinix, no nie znalazłem w sieci zbyt wielu informacji, co samo w sobie już mówi, że pewnie jest średnio, ale to co znalazłem, to że tylko jeden nowy Android, co jest kurczę wstydem w telefonie za jakiekolwiek pieniądze.
ale już w kwestii zawartości pudełka obie firmy wykazały się całkiem sporymi pokładami rozumu i godności człowieka, bo w obu są ładowarki, ale też w obu to nie koniec atrakcji. Infinix dodaje kabelkowe słuchawki i przejściówkę z USB-C na mini jacka. A i zaproszenie do konkursu, w którym mogę wygrać ultra rzadkie NFT. Dziękuję, wolałbym już wygrać ultra rzadką kupę oraz $1 do wydania w klubie Infinix. Czy klub Infinix to jest jakiś klub GoGo, że mi dają taki banknocik? Xiaomi z kolei oferuje zmieniające kolor etui. Zmienia kolor z przezroczystego na taki żółtawy jakoś po pół roku, ale doceniam bardzo. I nie wiem, kogo mam wybrać w tej kategorii, bo niby Infinix daje więcej, ale też wolałbym jedno etui niż przejściówkę, słuchawki i jedną setną napiwku do nocnego klubu. Oba telefony mają po 8 GB RAM-u, oba po 256 pamięci i uwaga, są w necie informacje, że Infinix oferuje slot na microSD, ale tak serio to nie. Oba czytniki linii papilarnych pod ekranami? No to kurczę, teraz to już chyba klasyfikacja fair play albo stosunek bramek. A nie, sorry, port podczerwieni w Xiaomi do obsługi telewizorów z XIV wieku, więc punkt dla Xiaomi. A swoją drogą to się zastanawiam, dlaczego oni uważają mini jacka za przeżytek, a te podczerwień to wrzucają do każdego telefonu konsekwentnie od lat i to jest dla nich w porządku. W sensie ja tego używam, więc dla mnie też spoko, ale dziwne. Jak podobają się Wam wyniki? Bo ja to właściwie nie jestem pewien, czy to jest tak do końca zgodne z zasadami boksu, ale bawiłbym się najlepiej, gdyby teraz na ring wkroczył Samsung Galaxy S21 FE i jednemu i drugiemu smartfonowi spuścił powietrze z opon, no może mnie słuchają dzieci, więc nie będę brutalny. Aha, no niestety takie zachowania są dopuszczalne tylko w wrestlingu i walkach w kisielu, więc no, to będzie kolejny odcinek po wielkim pojedynku mleka 2023. Oba telefony mi się podobają i jak chcecie coś z błyskawicznym ładowaniem, to oba będą fajne, ale jako całość postawiłbym je za tym starym Samsungiem i za Motorola Edge30 Fusion, do której nadal mam ogromną słabość. No ale są spoko. Odnośniki do nich jak zwykle w opisie. Klikając pomagacie mnie, a jeżeli już nie potrzebujecie telefonu, to tym bardziej mi miło, że w ogóle oglądaliście i może potrzebujecie subskrypcji bez zobowiązań w Mobile Vikings. Też gdzieś tam link jest, a tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.